Chciałem jeszcze zwrócić uwagę dzisiaj na słowo, tak? Otóż Hiob dzisiaj w pierwszym czytaniu się skarży się. Skarży się, że czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. To porównanie Hioba to jest taka skarga, że brakuje mu tego tkackiego czółenka. Wszystko mu umyka, przemija, bo on cierpi i jest, wydaje mu się, że jest z dala od Boga. I mimo, że Hiob jest sprawiedliwy, nie cierpi z powodu grzechów swoich, ale cierpi z powodu tego, że jeszcze nie zyskał, tej właśnie siły, tej nadziei od Boga. Dopiero kiedy to był Stary Testament, i nawet Hiob, który miał czyste serce, on nie był gotowy jeszcze na spotkanie z Bogiem, bo nie w czystości serca tkwi ta gotowość na spotkanie z Bogiem. Ona tkwi w tym, że Pan Jezus nam otworzy drogę do Boga. Nam się wydaje i dzisiaj się ludziom współczesnym bardzo to wydaje, że oni w sumie żyją w porządku i że zasługują na wszystko, a szczególnie na Boga. I wiele osób, które w jakiś sposób oddaliły się na przykład od Kościoła z powodów jakichś takich ziemskich, doczesnych, z powodu jakiegoś niezadowolenia z tego świata, z życia, z Kościoła, z powodu niezadowolenia, jakoś się oddaliły, ale mają wewnątrz przekonanie, że Pan Bóg powinien mimo wszystko przyjąć ich i być dla nich dobry. Otóż trzeba powiedzieć, że Bóg chce nas przyjąć i ponieważ chce nas przyjąć, dał swojego Syna. I jak nastały czasy właśnie Nowego Testamentu, to Pan Jezus jedyny właśnie miał to serce gotowe na spotkanie z Bogiem i mógł wejść właśnie do Królestwa Bożego. On jeden, pierwszy i wszyscy dopiero po nim. I dopiero tego Hioba, który był czysty, tak naprawdę wprowadził do zbawienia wiecznego Pan Jezus po swojej śmierci na krzyżu. I dlatego
chcę powiedzieć, to jest dzisiaj ważne, że naprawdę to nie jest tak, że my zasługujemy w gruncie rzeczy, bo Pan Bóg jest dobry na to, żeby wejść do Królestwa Bożego, żeby być z Nim. Nam się to ani nie należy, ani nie jest to jakoś Pana Boga, że tak powiem, obowiązkiem. Ktoś mi kiedyś powiedział, że no on tak wprawdzie no nie chrzci dziecka, ale uważa, że Pan Bóg i tak powinien go przyjąć do siebie. Pan Bóg chce nas wszystkich przyjąć i właśnie te dary, które zostawił, takie sakramentalne i inne w Kościele, są po to, żeby przyjąć. Żeby przyjąć nas wszystkich, żeby każde dziecko swoje przygarnąć. Ale no, daje takie właśnie sposoby, takie zewnętrzne formy tego, że my się zwracamy do Pana Jezusa w tych zewnętrznych formach. I to, bo od Niego to zależy. W Jego ręku jest to wszystko, co nas czeka. Królestwo Boże. I od Pana Jezusa otrzymujemy tę właśnie moc Bożą. Święty Paweł mówi, że mówi tak, że działa jako apostoł, tak? I chce do wszystkich dotrzeć. I mówi tak, dla słabych stałem się jak słaby. Święty Paweł nie mówi, stałem się słaby, tylko stałem się jak słaby, tak? Czyli nie eksponuje Paweł tego, że on jest mocny, ponieważ otrzymał Ducha Bożego od Chrystusa i od Boga. Pan Jezus przyszedł na świat, żeby Ducha Bożego umacniającego nas wszystkich nam przekazać. I teraz my tylko się tutaj biedzimy, jak tego Ducha, którego otrzymaliśmy od Boga, przekazać. I przekazujemy, tak jak święty Paweł, na różne sposoby, często czasem pokazując z mocą, że mamy go, a czasem solidaryzując się z tymi, którzy no, cierpią, bo go nie mają. I się zniża Paweł do tych, którzy go nie mają, nie podkreśla, że on ma tą moc, tylko mówi, że zniżam się i pokazuje się właśnie jako słaby, tak? Po to, żeby łatwiej było poczuć miłość Pana Jezusa i miłość apostoła, który działa w Jego imieniu. I na różne sposoby Pan Jezus chce dotrzeć do serc naszych. I dzisiaj jest to bardzo trudne, bo ludzie mają wielkie problemy ze sobą. Ze sobą. Czują się jakoś bardzo mocno, wielu z nas, niedowartościowani, słabi, oddaleni od Boga i wydaje się, że nie ma sposobu, żeby ich pociągnąć. A tymczasem właśnie, tak jak Paweł, nie
eksponujemy siebie, tak? Nie mówimy, że to my coś mamy, my nie mamy nic. Bóg daje moc swoją i to Jego moc jest, Jego moc. Pan Jezus uzdrawiał mocą Bożą, mocą Ducha Świętego, ale nie podkreślał, że to jest Jego moc, tylko często mówił, że to jest Ojca, że Ojciec działa przeze mnie. Pan Jezus nie eksponował siebie i my też nie eksponujemy siebie, ale zależy nam, żebyśmy wszyscy jakoś się zachwycili tym, że to Pan Bóg naprawdę zniża się do nas. I tu do wszystkich tych, którzy tutaj przychodzą po błogosławieństwo, czy po to Słowo Boże, czy po moc Bożą, która tutaj się rozlewa, to wszyscy przychodzą do Pana Jezusa. I nieporozumienie polega na tym często w dzisiejszym świecie, który no, wielu ludzi jakoś tak czuje, że Kościół się nie podoba. Otóż Kościół się może nie podobać, ale Pan Jezus się nie może nie podobać. Jeżeli doświadczymy Jego mocy, że On działa, że On właśnie przychodzi tam do Kafarnaum, uzdrawia, potem idzie dalej i idzie do innych domów i wszędzie przychodzi z mocą. To On działa. Kiedy tutaj się modlimy, kiedy wkładamy ręce, to On działa. Nigdzie nie jest tak, że działają sami księża, sami ludzie, którzy w kościele jakieś tutaj pełnią funkcję. To Bóg działa. I jeżeli się o tym przekonamy, że to Bóg działa, to nie będziemy myśleć jednostronnie tylko o zewnętrznych sprawach w Kościele i wokół nas. Dlatego Cię prosimy, Panie, teraz, abyś nam tutaj dał tą pewność i to poczucie, że to Ty jesteś z nami, Ty działasz, Ty, nie ja, nie żaden ksiądz. Wszyscy jesteśmy narzędziami, a Ty działasz i Ty masz moc Ducha Świętego. Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Duchem Świętym. Panie, działaj i żeby serca nasze czuły się zaopiekowane przez Boga. Ksiądz profesor dzisiaj tam podkreślił, zacytował, że zaczyna się wszystko od miłości do Boga. Nie nauczymy się kochać ludzi, szanować ich, być dobrymi dla nich, jeżeli nie zaczniemy od przywiązania do Boga, jeżeli Jego najpierw nie pokochamy, w Niego nie uwierzymy, Jego nie poczujemy, że On jest. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, działaj teraz i byśmy czuli, że Ty działasz, że Ty jesteś. Ata jaseja maja sa, ata naka jaseja taja ma. Etena jaseja baja seja maj, etena kaja sej. Ata jasej, ata jamaja te, ata naja te, etena kaja sej.
Tanata Yamayas. Atanaka Hyasas. Ata Hyasas. Ja kłania pragnie wody ze strumieni. Moja dusza pragnie Cię. Każdego z nas teraz i możemy patrzeć na Niego, prosić, błagać Jego łaski, pragnąc doświadczyć Jego obecność, Jego miłość do każdego z nas. Prosząc o łaskę wiary, by wierzyć w to, że On jest, że On daje nam wszystko, czego potrzebujemy, że On kocha nas. Możemy śpiewać teraz od początku. Jeżeli potrafisz, no to śpiewaj z nami, jeżeli nie, tylko słuchać, ale modlić się z tym. Śpiewajmy. Chcę uwielbiać Cię.
przygotujemy nasze serce na bałaganową błogosławieństwo. Dziękujmy Bogu, a ja też Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Spotykamy się w każdą niedzielę, zapraszam gorąco. Niech moc Boża nam coraz bardziej nasze serca porusza. Zapraszajcie, wierzę, że tutaj naprawdę Pan Jezus z Ojcem i Duchem Świętym działa z wielką mocą. I pamiętajcie, że kiedy się modlimy, Jezu, ufam Tobie, to jest teraz ten czas, że trzeba tą modlitwę przedłużyć o właśnie to wezwanie, które tu śpiewamy. Jezu, kocham Ciebie. Dzisiaj było też mowa o tym w homilii. Pan Jezus bardzo mówi o tym teraz do swoich świętych, żeby od wiary i zaufania przechodzić coraz bardziej do miłowania Boga, bo to jest klucz do naszego życia. Szczęść Boże.